1 września 1988 rok. Tak, to data ustanowienia parafii świętego Rafała Kalinowskiego w Ełku na osiedlu Jeziorna. Tak naprawdę w tamtym czasie owy święty nie był jeszcze świętym. Dopiero 17 listopada 1991 roku został kanonizowany. Doszukując się szczegółów, historia Salezjan w Ełku zaczęła się w 1983 roku, bo właśnie wtedy biskup Jan Obłąk, ordynariusz diecezji warmińskiej, zwrócił się do inspektora inspektorii warszawskiej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, księdza Wojciecha Szulczyńskiego, z prośbą o podjęcie pracy duszpasterskiej w Ełku i zapoczątkowanie salezjańskiego dzieła w tym mieście. Nowy inspektor inspektorii warszawskiej, ksiądz Zdzisław Weder, delegował do Ełku księdza Henryka Korzeniowskiego i powierzył mu zapoczątkowanie dzieła salezjańskiego. 18 lutego 1984 roku ksiądz Henryk Korzeniowski otrzymał nominację na stanowisko wikariusza parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha z zadaniem organizacji duszpasterstwa w nowej parafii. W 1986 roku biskup ordynariusz Edmund Piszcz i wojewoda suwalski spisali protokół porozumień w sprawie uzyskania zezwolenia na budowę kościoła. 31 lipca 1987 roku do Ełku przybył ksiądz Stanisław Kutwiński z przeznaczeniem do pomocy w pracy duszpasterskiej i do prowadzenia spraw budowlanych. 10 listopada 1987 roku wojewoda suwalski wydał decyzję o lokalizacji budowy kościoła i domu zakonnego. Dnia 27 lipca 1988 roku Urząd Wojewódzki wydał zezwolenie na budowę tymczasowej drewnianej kaplicy. Zaraz przystąpiono do budowy. Kaplicę wybudowano w bardzo krótkim czasie i właśnie dekretem z dnia 1 września 1988 roku biskup Edmund Piszcz ustanawia parafię pod wezwaniem błogosławionego Rafała Kalinowskiego, określając jej granice. Pierwszym proboszczem zostaje mianowany ksiądz Henryk Korzeniowski. Poświęcenie kaplicy następuje w dniu 1 września 1988 roku. W nocy z 25 na 26 listopada 1989 roku wybuchł pożar, który zniszczył ją doszczętnie. Dzięki dyrekcji tartaku została utworzona kaplica zastępcza w świetlicy tego zakładu. Urząd Miejski w Ełku pismem z 31 lipca 1989 roku wydał zezwolenie na budowę kościoła. Inspektor ksiądz Zdzisław Weder dokonał poświęcenia krzyża i całego placu budowy. 16 sierpnia tegoż roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. W 1991 roku ksiądz Henryk Korzeniowski ukończył 6-letnią kadencję dyrektora domu salezjańskiego i na jego miejsce został mianowany nowy dyrektor, ksiądz Stanisław Kutwiński. Jemu też powierzono stanowisko proboszcza parafii w dniu 2 lipca 1991 roku. Przez ostatnie lata nastąpił szybki rozwój budowy kościoła, którego ukoronowaniem było zalanie z całości stropu. Jednak trudności i kłopoty nie omijały tej parafii. Dnia 29 kwietnia 1997 roku, około godziny 21, wybuchł pożar. Paliły się wiaty na terenie budowy kościoła, gdzie zgromadzony był liczny materiał budowlany i drewno. 1997 rok. Ksiądz Stanisław Kutwiński kończy kadencję dyrektora wspólnoty zakonnej i proboszcza parafii, a urząd obejmuje nowo mianowany proboszcz i dyrektor dzieła salezjańskiego ksiądz Jerzy Walo. Uroczyste przekazanie władzy z udziałem inspektora księdza Józefa Strusia odbyło się 1 sierpnia 1997 roku. Dzień 8 czerwca 1999 rok to dla całego Ełku dzień nadzwyczajny. Dla tej parafii szczególna radość i zaszczyt. O godzinie 10.40 helikopter z Ojcem Świętym Janem Pawłem II ląduje na terenie parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Po odprawieniu mszy świętej w drodze powrotnej Ojciec Święty dokonał poświęcenia i błogosławieństwa tego właśnie kościoła. Tak podniosłym wydarzeniem towarzyszyły liczne rzesze wiernych i gości. Na sezon zimowy 1999 roku został pokryty w całości dach blachą i częściowo wykonana elewacja zewnętrzna. Wszystko prężnie się rozwijało, ale dalej trwały prace przy budowie kościoła. Zostało do zrobienia wiele rzeczy. Większość tych prac sprowadza się do wykończenia świątyni, m.in. pomalowanie wnętrza, ogólny wystrój kościoła i tym podobne. W kolejnych latach wybudowano dom zakonny, oratorium, boisko do piłki nożnej, siłownię zewnętrzną i wiele innych atrakcji na terenie kościoła.